Cześć, witajcie na kanale Miją Pomysłów na Minutę. Dziś na moim stole multitool marki Wolfcraft. Zapraszam. Kilka razy mi wychodził z tego multitool marki Wolfcraft, ale jakoś wybrnąłem, dałem radę, jak widzicie. Taki kolejny żenujący żart prowadzącego. Multitool Wolfcrafta jest oznaczony kodem 4080000. Ja go pod takim kodem kupiłem. To jest 13, narzędzie 13 w jednym i zaraz wam pokażę, co wchodzi w skład. Natomiast tak słowem wstępu, niech was nie zwiedzie koszulka. Mam koszulki wielu marek i staram się bynajmniej, żeby zawsze być w koszulce z logiem marki, której sprzęt jest w danym czasie prezentowany. Natomiast rzeczywistość jest taka, że ja tego multitoola kupiłem na OLX-ie. Także nie dostałem go od Wolfcrafta, kupiłem go na początku tego roku za kwotę około 30 zł z przesyłką mniej więcej. Ktoś likwidował sklep i po prostu wyprzedawał wszystko, co miał. I to i tego multitoola, jeszcze kilka innych rzeczy udało mi się wyrwać w takich naprawdę rozsądnych pieniądzach. Dlatego w ogóle postanowiłem go przetestować. Generalnie jest tak, że na co dzień korzystam z multitoola Lettermana i on jest przy tych moich spodniach i przy pasku, w którym chodzę na co dzień do pracy. Natomiast dość miałem już przykładania go po prostu do spodni roboczych, dlatego stwierdziłem, że trzeba pomyśleć nad czymś do ciuchów takich typowo warsztatowych, żeby też mieć. Wybór padł na Wolfcrafta. Mam tych multitooli 10, może 11 na chwilę obecną. Część z nich widzieliście na kanale. Generalnie poza Lettermanem nie byłem zadowolony z żadnego produktu, który miałem. Wręcz jakby Stanley po prawie roku użytkowania, bo jego do tej pory użytkowałem najdłużej, wylądował na półce, a mnie to kosztowało 3 szwy w palcu, bo po prostu szydłem, zrobiłem sobie taką dosyć głęboką dziurę. I dlatego stwierdziłem, że jeśli multitool, to tylko z blokowanymi narzędziami. I właśnie takie coś ma Wolfcraft. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, a później powiem wam, jakie są moje odczucia z jego dłuższego użytkowania. Zapraszam. Multitool przychodzi zapakowany w taki blister. Ja w końcu będę się mógł go pozbyć. I w zestawie, tak jak widzicie, mamy multitoola i pokrowiec. Zaczniemy może od pokrowca. Bo ten pokrowiec rzeczywiście jest codziennie przy moim pasku, a w warsztacie jestem codziennie i codziennie z niego korzystałem. Jak widzicie, nic tutaj się jakoś bardzo tragicznie nie wyciera. Co prawda on jest cały czas pod koszulką albo pod bluzą, więc nie ma takiego prawa. Ale wygląda bardzo rozsądnie. Jedno, co mi się nie podoba, to on ma możliwość zamontowania zarówno w poziomie, jak i w pionie. Ja generalnie preferuję noszenie kabury w ten sposób. Nie preferuję poziomu ze względu choćby na to, że kształt tego multitoola jest taki, jaki jest, więc jeśli nie zapniecie sobie dobrze napy, to może wam wypaść, tak? Nie musi, ale może. Sama kabura jest naprawdę ciasna. Fajnie jest to wszystko spasowane, skonstruowane. Napa wytrzymała tyle czasu. Jestem na tak, poza tym, że rzeczywiście noszenie przy pasku skończyło się tym, że ta górna szlufka się dosyć mocno powyginała i przypuszczam, że z czasem zacznie się po prostu siepać. Natomiast no, po pół roku wygląda to mniej więcej w ten sposób, więc myślę, że tragedii nie ma. Jeśli chodzi o samo nasze narzędzie, to ono ma kształt, za którym ja nie przepadałem nigdy. Ma kształt taki poszerzony w jedną stronę. Moje podejście do tego kształtu zmieniło się wraz z użytkowaniem właśnie tego konkretnego modelu, ponieważ leży on naprawdę wygodnie w dłoni, zarówno w wersji złożonej, jak i rozłożonej. Co jest fajne, czego nie ma w wielu budżetowych multitoolach, a tutaj nie oszukujmy się, jest to multitool mocno budżetowy, bo on jest do wyrwania w kwocie poniżej 100 zł,
to jest to, że mamy możliwość skręcenia. Mamy tutaj śruby wszędzie, w tych najważniejszych miejscach, które mogą wymagać od nas regulacji jakiejkolwiek i możemy to sobie poprawić, jeśli tam cokolwiek się stanie. Ja nie ukrywam, że on zaraz po wyciągnięciu był wygięty. Ta jedna część w stosunku do drugiej była odgięta dosyć mocno, ja go rozkręciłem, skręciłem jeszcze raz i wszystko ładnie, równiusieńko leży. Producent deklaruje 13 narzędzi. Rozkładamy i mamy, idąc po kolei, kombinerki zwężane, kombinerki ostrza do cięcia kabli, tak to określił producent, natomiast no, to są oczywiście ostrza do cięcia, mogą być również do cięcia drutu. I to jest tak na dobrą sprawę jedyna wada tego sprzętu, do której mógłbym się przyczepić, no ale nie wymagajmy też za dużo w tej półce cenowej, mogłyby być wymienne, bo to jest jedyna część, która się może nam gdzieś tam zużyć. Ja nie ukrywam, że korzystałem z nich kilkakrotnie raptem, więc one u mnie żadnych śladów użytkowania nie mają. Teraz jest jeszcze czwarte narzędzie, o którym producent nie wspomina, o którym należy wiedzieć. Te wypustki, które się tutaj znajdują, te takie dwa grzebienie, pomagają zasadniczo przy otwieraniu na przykład jakichś nakrętek czy czegoś w tym stylu. No ja na przykład miałem kilkakrotnie tak, że przechowuję jakąś tam chemię, która już była rozrabiana w butelkach po wodzie mineralnej i jak coś się tam gdzieś przyklei, to ciężko to otworzyć, a tutaj można sobie łatwo złapać i przykręcić. Fajna opcja. Narzędzia są blokowane, co jest w ogóle super rozwiązaniem. Tak jak widzicie, tutaj mamy mechanizm blokady i on działa w ten sposób, że naciskamy i zwalniamy. Natomiast naciskamy tylko w momencie, w którym mamy rozłożone nasze narzędzie. Ono się wklikuje i tak jak widzicie, nie ma opcji. Ma delikatny luz oczywiście, ale nie ma opcji, żeby się gdzieś tam cokolwiek wydarzyło. Naciskamy i możemy nasze narzędzie złożyć. A co my tutaj mamy? Mamy piłę, całkiem spoko. Generalnie jest ta piła. Mamy też coś, o czym producent nie wspomina, moim zdaniem, dlatego, że jest to po prostu sprzęt do... Znaczy to wcięcie służy do ułatwienia, otwierania po prostu samego naszego narzędzia. Natomiast nie ukrywam, że zdarzyło mi się z tego dwukrotnie korzystać jako z odhaczacza do ryb. Mamy tutaj jeszcze śrubokręt płaski wraz z otwieraczem do kapsli. Mamy tutaj tak zwane szydło czy przebijak oraz ostrze. Ostrze, które naprawdę łatwo jest wyprowadzić, długo pozostaje ostre. Natomiast no, nie ukrywam, że było ostrzone już kilkakrotnie i naprawdę nie ma tragedii. Bardzo fajnie i rozsądnie jest to rozwiązane. Druga strona to jest nasz nóż hakowy i on, powiem wam, że jest naprawdę też rozsądnej jakości. Naprawdę fajnie się gdzieś tam spisuje. Mamy śrubokręt typu Philips. Mamy nasz otwieracz do konserw, który jednocześnie też może być otwieraczem do kapsli jak najbardziej. Natomiast powiem wam zupełnie szczerze, że jeśli chodzi o kapsle, to te dwa też się całkiem rozsądnie wypusty do tego spisują. Ja używałem ich przede wszystkim. No i mamy pilnik dwustronny. I teraz nasze 13 narzędzi mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć, bo pilniki są traktowane osobno. 10, 11, 12 i 13. Tak to w całości wygląda. Jedną rzeczą, o której należy wspomnieć, tak nie było od samego początku, to się na etapie użytkowania stało. Jest delikatny luz, tak jak widzicie. I on, mimo że ma tą sprężynę, nie zawsze idealnie trafia i się tutaj zgrywa. No tego luzu jednak mimo wszystko
jak widzicie, trochę jest. Ale sprężyna sama w sobie działa naprawdę fajnie. Podsumowując i reasumując, oprócz tego, że rzeczywiście zrobił mi się ten luz boczny, który jest tutaj, to powiem wam, że w cenie około 80 zł, bo tak znalazłem gdzieś tam w różnych sklepach, można go wyrwać, jest to bardzo uczciwy produkt. Dla większości z was ten luz przy normalnym użytkowaniu nie będzie miał większego znaczenia. Narzędzia są rozsądnej jakości. Samo narzędzie wykonane jest naprawdę fajnie. No a nie mam mu nic do zarzucenia. Powiem wam zupełnie szczerze, że ja jak najbardziej jestem na tak. Powiem szczerze, że nie byłem przekonany do tego sprzętu. I nawet nie był na mojej liście zakupów, jeśli mam być szczery. Natomiast no to, że się trafił w takich pieniądzach, spowodowało, że został zakupiony razem z innymi po prostu sprzętami od Wolfcrafta i tam jeszcze z kilku innych marek, które pan wyprzedawał. I ja jestem z niego naprawdę zadowolony. Przez ten czas, w którym on był użytkowany, ostrze było dwukrotnie już przeze mnie ostrzone, natomiast odpowiednie ostrzałki, naprawdę fajnie da się to w jakiś tam rozsądny sposób wyprowadzić i ono trzyma swoją ostrość i swoją jakość. Tutaj paczki przychodzą praktycznie codziennie, przychodzi ich po kilka, więc on jest codziennie używany do rozpakowywania paczek, on jest codziennie używany przy wszystkich takich pracach, przy których no taki multitool się przydaje. Poza tym, będąc przy pasku, ta ręka już sama do tego paska idzie i za to narzędzie bierze. Ja jak najbardziej jestem na tak. Sprzęt fajny. Jeśli będziecie szukać jakiegokolwiek multitoola, bo to nie tyczy się tylko tego, który jest tutaj ze mną, ale generalnie wszystkich, pamiętajcie o tym, żeby miał zabezpieczenie przed składaniem się narzędzi. To ważne, naprawdę przekonałem się o tym dosyć boleśnie. Generalnie sprzęt jest fajny, mogę go wam z czystym sumieniem polecić, jeśli ktoś szuka jakiegoś fajnego budżetowego multitoola, to z tego będziecie na pewno zadowoleni. I tym optymistycznym akcentem będę kończył. Oczywiście standardowo zapraszam was na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media. Zapraszam was do grup facebookowych oraz na drugi kanał. Linki do wszystkiego macie w opisie pod materiałem. Zapraszam was na live'y, które staram się, żeby były co niedzielę o 20:00. A ja tymczasem będę kończył. Pozdrawiam was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.